tutaj. Przyjechaliśmy do Rudok, w Rudkach tutaj. Zbieranie i udzielanie pomocy uchodźcom to dziś najważniejszy sposób na ewangelizację. W dekanacie samborskim przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Rudek znajduje się jeden z wielu ośrodków pomocy humanitarnej naszej archidiecezji, w którym miejscowi księża ksiądz Jerzy Wasylenko oraz ksiądz Andrzej Pikaniec, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego oraz parafianie razem stają wolontariuszami i służą uchodźcom, osobom poszkodowanym w wyniku wojny, które straciły domy, krewnych, poczucie bezpieczeństwa oraz pokój po wybuchu wojny. Księża i siostry codziennie wraz z wolontariuszami od 10 do 16 godziny rozdają uchodźcom żywność i ubrania. Czas do czasu o pomoc proszą wojskowi. Chodzi im najbardziej o leki, zasoby potrzebne dla niesienia służby w warunkach polowych. Więc służymy przez 2 tygodnie z rzędu, obsługujemy do 30 zamówień dziennie. Ludzie przyjeżdżają w grupach po 6-8 osób, czasami pary z dziećmi lub osoby samotne. Zapraszamy również do wspólnej modlitwy o pokój w Ukrainie. Podczas liturgii o godzinie 17 opowiadają siostry. Siostry codziennie słuchają wielu osób, które opowiadają swoje historie życia, często tragiczne, trudne, ale jednocześnie bardzo ważne i wartościowe. Księża z Rudek, ksiądz Jerzy Wasylenko oraz ksiądz Andrzej Pikaniec dzielą się również pomocą humanitarną z innymi ośrodkami, którym pomaga także Caritas Lwów, takie jak parafia na przykład w Turce, która odległa od Rudek ponad 80 km. Tam miejscowi parafianie niosą pomoc dla 60 uchodźców i udzielają schronienia osobom, które straciły domy w wyniku wojny, mówi ksiądz Andrzej Hanok, który przyjechał do Rudek z Turki po żywność. Obrona kraju i troska o ofiarę, troska o wolność i godność człowieka to dziś bardzo ważne zadanie dla każdej wspólnoty parafialnej naszej archidiecezji lwowskiej, mówią księża w Rudkach. Dziewczata tut gruzać. Ale to jest, to jest, to jest, to jest.